Kapilaria. Podcast kryminalny. Michigan to jeden z pięćdziesięciu stanów składających się na państwo znane pod nazwą Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Położone jest na północy kraju, przy granicy z Kanadą, gdzie swoimi dwoma lądowymi wypustkami sprawia że tamtejszy basen wodny o łącznej powierzchni 196,5 tysiąca km2 rozpryskuje się gigantycznym pióropuszem, znanym powszechnie jako kraina Wielkich Jezior. Mamy tu na myśli konkretnie jezioro Michigan, Huron i Górne. Najpopularniejszym miastem stanu Michigan jest Detroit. Liczące sobie ponad 600 tysięcy mieszkańców. Przyciągające turystów swoją bogatą ofertą kulturową, sportową i również tym, że jest ono w swojej części architektonicznej. Części tej części architektonicznej jest bardzo europejskie. A perłą tej architektonicznej części europejskiej jest dzielnica willowa miasta, znana jako Boston Edison Historic District. Dzielnica willowa to nie do końca odpowiednie określenie. Lepiej już chyba tłumaczyć tak dosłownie jako dzielnica rezydencja, rezydencji, gdzie mamy do czynienia nie tyle z willami, co posiadłościami, obszernymi domostwami, otoczonymi nawet nie tyle ogrodami, co parkami, a tych domostw, tych posiadłości w bet, tak to będę krótko nazywała, Boston Edison District jest 900, no więc jakby nie było to nawet nie, nie tyle dzielnica, co całe miasteczko. Już same gabaryty i tych posiadłości, czyli domów i ogrodów, pozwalają się domyślać, że ich właściciele muszą się liczyć z konkretnymi rachunkami za media, że w związku z tym też no, nie oszczędzają. Że nie ogarniają tego wszystkiego sami, czyli posiadają personel i to co najmniej kilku osobowy, bo zakupić to jedno, a utrzymać to drugie. Natomiast no, wyraziłam się tutaj dosyć niezręcznie, mówią, że muszą się liczyć. Bo ci ludzie raczej nie muszą się liczyć. Bogatych ludzi nie stać na Bet. Na to pozwolić sobie mogą tylko bardzo bogaci ludzie. A więc nie tyle milionerzy, co multimilionerzy. Boston-Edison Historic District tchnie spokojem, godnością. Kiedy przekraczasz granicę tej dzielnicy, no w sensie nie ma tam oczywiście granicy ze strażnikami, tylko kiedy wchodzimy w tą dzielnicę, mamy wrażenie, że nic złego nie może nas tu spotkać. Owszem, patrole policyjne są tu obecne. Ale i one przejeżdżają jakby w zwolnionym tempie, pro forma. Mieszkańcy nie potrafią sobie przypomnieć, aby kiedykolwiek zawył tu alarm. A jak się domyślacie, nie ma tam domu, który nie byłby wyposażony w system alarmowy. No i oczywiście jego częścią składową, nieodzowną są kamery. Tamtego 23 kwietnia 23 roku. Też żaden nie zawyje. Najmniejszy hałas, najmniejsza anomalia w otoczeniu domu na West Boston Boulevard nie zwróci uwagi mieszkańców dzielnicy. Te zwrócą dopiero wozy policyjne i wkrótce po nich pojawiająca się karetka pogotowia. Za pomocą apki Next Door okoliczni mieszkańcy BET zaczną dopytywać się, co jest, co się dzieje. Pod domem doktora Hoover dzieje się coś dziwnego. Pełno tam policji i jest też pogotowie. Dopiero kolejnego ranka media w Detroit powiadomią o śmierci słynnego neurochirurga, doktora Devona Hoover. A konkretnie o zabójstwie 53-latka. Wtedy do czerwoności rozgrzeją się nie tylko apki Nextdoor, ale i internet. Co prawda jest to trzeci lekarz zamordowany w tamtych stronach w przeciągu kilkunastu ostatnich miesięcy, ale doktor Hoover to coś zupełnie innego. To nie był człowiek, to był anioł, to był dar od Boga. Chcemy wiedzieć, kto to zrobił i dlaczego. W króciutkich od dwóch do sześciu minutowych filmikach na YouTubie sąsiedzi, przyjaciele, znajomi, a przede wszystkim pacjenci dają wyraz swojemu szokowi, bólowi i ogromnej nadziei, że cytuję mamy nadzieję, iż policja jak najszybciej znajdzie tego, kto to zrobił, a sąd tego kogoś skaże najwyższym możliwym wyrokiem. Nie zabija się przecież ludzi bez wad, słyszymy w innym filmiku. Aniołów ratujących ludzkie życie, aniołów, którzy usuwają potworny fizyczny ból, którzy przewracają naszą sprawność, jak na przykład u Light McKinley, która mówi: Wszystko, co go interesowało, to człowiek, który właśnie przed nim stał, jego pacjent, dla którego zawsze był miły. Pełen współczucia. Tak, jakby tylko ta jedna, jedyna osoba istniała na świecie. Bez niego pozostawałabym po dziś dzień na wózku, cierpiąc potworne bóle. Light McKinley należać będzie do tych, którzy udostępnią w sieci swoje zdjęcie tuż po operacji. Zobaczycie je również u mnie na zdjęciu. Koniecznie z doktorem Hoover. Pacjenci, również inni pacjenci, publikują swoje zdjęcia jeszcze ze szpitala św. Jana w Detroit, gdzie Devon Hoover praktykował ponad 20 lat. Ilu znacie lekarzy, opowiada jeden z nich, którzy na obchodzie po operacji pytają, czy wam czegoś nie brakuje. A kiedy wy odpalacie pół żartem, pół serio, że jedyne, o czym marzycie, to puszka koki, lekarz ten opuszcza separatkę, by za chwilę wrócić. Z puszką koki zakupioną w automacie na korytarzu szpitalnym. Ilu znacie multimilionerów? Publikuje kolejny filmik znajomy, którzy zagadują do faceta odgarniającego śnieg przed waszym domem i doradzającego wam jak się chronić przed przeziębieniem? Ten człowiek uratował życie mojej mamie, opowiada inna kobieta. Moja matka do dziś wspomina go jako niezwykle miłego i nieśmiałego. To jest to, co zwraca uwagę w tym przypadku kryminalnym. Jego natychmiastowe nagłośnienie w mediach społecznościowych, mimo że, jak zaraz usłyszycie, dr Devon Hoover de facto nie miał najbliższej rodziny. Był to więc absolutnie spontaniczny ruch społecznościowy, który nie tylko, że nie ulegnie wyciszeniu, ale sprawa ta zatacza coraz szersze kręgi medialne po dziś dzień, bowiem po dziś dzień, mimo hucznych zapowiedzi, nie została rozwiązana. Uprzedzam Was też lojalnie, że w tym materiale, jak chyba w żadnym innym, pojawią się niczym refreny, może, łamane przez chyba, łamane przez najprawdopodobniej, i tak dalej, i tym podobnie. Na końcu dowiecie się, dlaczego postanowiłam jednak zrobić nagranie o sprawie niewyjaśnionej, czego nie lubię generalnie, gdzie pojawia się bardzo wiele pytań odnośnie samej ofiary, samej zbrodni oczywiście, ale też i zachowania policji. Które to zachowania początkowo nie wzbudzają niczyjej czujności. Nikt nie wymaga przecież od policjantów, żeby od razu na hurra obiecywali, że tak, że zaraz tutaj przedstawią nam podejrzanego, że zaraz wyląduje w kiciu. Nikt nie wymaga od policji podawania wielu szczegółów itd. Jednak z czasem to zachowanie służb. Będzie otoczone coraz większą chmurą pytajników, ale i tutaj mamy pewne wyjaśnienie, to znaczy, ja takie mam no i stąd też ta moja motywacja do robienia materiałów, w którym możecie być momentami poirytowani, ponieważ otrzymacie dużo informacji, a ponieważ już wiecie, że sprawa jest nierozwiązana, ale że mam powód, dla którego ją przedstawiam, to mam nadzieję, że pozwolicie sobie na to, żeby te pytania poruszyły waszą wyobraźnię, a nie nerwy. Mam nadzieję. Przedstawię wam teraz fakty i hipotezy, i może kiedyś życie pokaże, co nam się dobrze wydawało, a co nie. Devon Hoover przechodzi na świat w 1970 roku w stanie Indiana. Jest czwartym z kolei dzieckiem swoich rodziców menonitów. Cała reszta, to znaczy pierwsza, poprzedzająca go trójka oraz po nim następująca trójka, to sześć sióstr. To też Devon wzrasta w domu pełnym życia, energii i miłości. Będzie bowiem jako rodzynek, domyślacie się, nie nieprzyzwoicie wręcz rozpieszczane, ale jednocześnie, przypomnijmy, menonici mają bardzo konkretne poglądy na edukację, na wychowywanie swoich pociech i miłości zawsze towarzyszy żelazna, momentami wręcz dyscyplina. I właśnie w tej fuzji miłości i dyscypliny wielu będzie potem upatrywać niezwykłą wręcz empatię doktora, Wobec swoich bogatych przyjaciół, bogatych pacjentów, ale i też niebogatych pacjentów i niebogatych znajomych, oraz fakt, że oprócz empatii, bardzo takiego pogodnego usposobienia, człowiek ten wykazywać się będzie bardzo dużym poczuciem odpowiedzialności. Devon od wczesnej młodości miał dwa marzenia. Służyć ludziom jako lekarz i nauczyć się języka francuskiego. I oba spełni jeszcze przed trzydziestką. W 25 roku życia kończy wyższą szkołę medyczną w Indianie, potem odbywa praktyki w Henry Ford Hospital, następnie robi specjalizację neurochirurga w Louisiana State University School of Medicine. Po czym ląduje jako neurochirurg w Szpitalu Świętego Jana w Detroit. W tak zwanym międzyczasie, nie wiem czy to było we wczesnej młodości czy już wtedy, kiedy studiował medycynę, ale raczej był to internat, aczkolwiek to też nie pasuje, no bo, więc tak, w tak zwanym międzyczasie został on poddany edukacji u katolickich sióstr zakonnych więc to nie mógł być internat, bo one generalnie nie prowadzą takich internatów dla osobników płci męskiej. W każdym razie to one nauczyły go języka francuskiego. Pobyt, edukację u tych sióstr będzie wspominał jak pobyt w domu i same ich stroje przypominały mu stroje jego rodzonych sióstr. Nie wiem czy to ten pobyt u tych sióstr czy cokolwiek innego wpłynęło na to, że w pewnym momencie swojego życia Devon konwertuje na katolicyzm, co jednak nigdy nie spowoduje żadnego kwasu w łonie jego rodziny. Do końca jego dni, no jak już wiecie, zakończonych wcześniej, będzie utrzymywał bardzo dobre kontakty ze swoimi siostrami. Oraz nawet już po latach, czyli po zakończeniu edukacji u sióstr zakonnych, cały czas będzie o nich pamiętał, wspomagając sowicie, kiedy już stanie się bajecznie bogaty, ich przedsięwzięcia charytatywne. Również jeszcze podczas studiów, Devon odbywa swoją pierwszą podróż do Europy, który to pobyt utwierdza go w przekonaniu o wyższości kultury europejskiej nad wszystkim dookoła. Przez kulturę europejską Devon z całym szacunkiem, ale miał na myśli albo inaczej kładł nacisk na kulturę romańską, bo chociaż nie był z wykształcenia romanistą, to z ducha na pewno kochał wszystko, co związane z Włochami, z Francją, Portugalią, Hiszpanią, i nawet kiedy wyjeżdżał tylko na sympozję, na przykład do Londynu, dwa miasta musiały być podczas jego pobytu w Europie zaliczone. A tymi były Paryż i Wenecja. To tam nabywać będzie, w miarę jak będzie otaczało go coraz większe bogactwo, prawdziwie, prawdziwie oryginalne dzieła sztuki, często historyczne i bardzo możliwe, że to one przyczynią się do faktu, iż dom, który Devon zakupuje w 2007 roku za 700 tysięcy dolarów, właśnie w Bet, w Detroit został wyceniony rok temu na ponad 2 miliony dolarów. 24 kwietnia 23 roku to z jakiegoś powodu doroczny zjazd rodziny Hoover. Nie wiem, czy to było jakieś święto menonitów, czy generalnie jakieś święto w kręgu rodziny. Natomiast to, że Devon ma się na pewno, na 100% pojawić na tym zjeździe, na tym ich spotkaniu. Powodowane było jeszcze tym, iż jego matka na tamten moment była już terminalnie chora na raka i przebywała w hospicjum. Devon oczekiwany był w Indianie 23 kwietnia, ale się tam nie pojawia. Mija południe, mija popołudnie, nastaje wieczór. I jego siostry, no, która z jego sióstr, zaczyna być tym zaniepokojona, ponieważ nawet jeżeli Devon obiecał, że, zrobi, że będzie na 100%, no ale wiadomo, jest lekarzem i taki ktoś może być w każdej chwili wezwany na do niespodziewanego przypadku, no ale wtedy poinformowałby rodzinę, że no co u niego, co się dzieje. Że może raczej nie przyjedzie, a w każdym razie nie tamtego wieczoru, kiedy go się spodziewali, czyli 23 kwietnia. Dlatego zapadnięciem już w mroku. Policjanci w Detroit otrzymują telefon z Indiany. Siostry proszą o sprawdzenie willi brata. Policjanci też wiedzą, o kim mowa. Wszyscy wiedzą, każdy w Detroit wie, kim jest Devon Hoover, hojnie wspierając różne inicjatywy dobroczynne. Jest on regularnie wspominany w mediach. Z tego też powodu policjanci natychmiast spełniają prośbę rodziny i udają się do posiadłości neurochirurga. Dom na West Boston Boulevard został wzniesiony w 1915 roku według planu słynnego w tamtych czasach architekta. Ma on 1400 stóp powierzchni mieszkalnej. Składa się generalnie z parteru, pierwszego piętra i poddasza. Te dwa pierwsze to dosyć wysokie kondygnacje, poddasze, no jak to poddasze? Niskie. Liczy sobie w sumie 21 pomieszczeń, z czego 7 sypialni i 4 łazienki. Jak powie szef służb bezpieczeństwa w Detroit, sierżant White. Natychmiast po wejściu do domu zauważyliśmy, że coś jest nie tak, chociaż pomieszczenia pozostawały w nieskazitelnym porządku i czystości. Jest to ten moment, kiedy policjanci mają broń już w pogotowiu i penetrują dom od parteru, od piwnic po strych. I właśnie tam, na strychu, to znaczy na poddaszu, bo to w przypadku tego domu, tej rezydencji, strych to nie jest odpowiednie słowo, chociaż oni go też używają. To nie ma nic wspólnego z graciarnią zapajęczoną i zakurzoną, tylko no z tym, co generalnie, czym generalnie ten dom jest. Do tego przejdziemy, ponieważ jest to istotne w tej historii. Zobaczycie też zdjęcia. Na poddaszu funkcjonariusze odkrywają ciało. Że jest to ciało, wiedzą nawet bez podchodzenia za blisko, no bo nikt normalny nie owija się w koc, pozostając jedynie w skarpetce na jednej tylko stopie. I nikt, nawet samobójca, nie strzela sobie centralnie w czubek głowy. Ciało to należy do właściciela posesji, doktora Devona Hoover. Otrzymał on dwa postrzały w głowę. Jedno z odległości, drugie z bliska, co poznajemy po uszkodzeniach dalszych części czaszki. Pierwsza kula, wystrzelona z pewnej odległości, trafiła lekarza nieco powyżej prawego ucha. Drugi strzał został oddany, tak jak już powiedziałam, dokładnie na wierzchu czubku głowy. To oznacza, że osoba strzelająca do lekarza podeszła, kiedy ten już leżał, no ugodzony pierwszą kulą, i stanęła nad nim, może nawet w rozkroku, oddając drugi strzał. Joseph Scott, emerytowany śledczy, powie w jednym z podcastów, określił to jako coup de grâce, czyli akt łaski. Strzał jednocześnie zabezpieczający ofiarę przed cierpieniem i dający pewność sprawcy, że ta już się po tym postrzale nie podniesie. No i dokładnie tak się stało. Na tamten moment, w ostatnim tygodniu kwietnia, od policji dowiadujemy się właśnie tego, że dr Hoover zginął na skutek kilkukrotnego to była wtedy ta informacja kilkukrotnego postrzału w głowę, i że na strychu, na poddaszu, znaleziono jego ciało. Zostało ono przeniesione na poddasze. Zbrodnia ma charakter egzekucyjny i nawet jeżeli ciało zostało zawinięte w koc, jedni mówią o kocu, inni o prześcieradle, to było nagie poza jedną skarpetką na jednej ze stóp. Jeszcze przed pogrzebem doktora, i to również policja podaje do wiadomości publicznej, Została zatrzymana osoba, co do której były pewne podejrzenia. Ale już 2 maja, a więc w tydzień po zbrodni, osoba ta zostaje zwolniona z aresztu. Dlaczego nie ma o tym żadnej informacji? W cztery dni po śmierci Devona, 27 kwietnia 2003 roku, umiera Lauretta Joan Hoover. Jego 80-letnia matka, która, jak wiecie, była chora na raka. Pogrzeb chirurga odbywa się w katedrze pod wezwaniem Najświętszego Sakramentu 1 maja 23 roku. Ale nawet tej uroczystości żałobnicy nie będą mogli odbyć w należytym spokoju, bowiem do południa tamtego dnia. Rozchodzi się wieść przekazana również przez, uczciwie przez policję, że w nocy z 30 kwietnia na 1 maja miało miejsce włamanie do willi doktora Hoover. Ktoś dostał się do posiadłości przez okno. Policja nie wie, kto to jest, i udziela kolejnej ogólnikowej informacji że podobnie jak tamtej feralnej nocy 23 kwietnia tak i tej z 31 na 1 maja cytuję wszystko wskazuje na to iż w domu nic nie zginęło z czego by wynikało że w ani jednym ani w drugim przypadku nie chodziło o motywację rabunkową ta ogólnikowość, jeżeli chodzi o informacje dostarczane przez policję, jest początkowo jak najbardziej przez wszystkich rozumiana. Wiadomo, dla dobra śledztwa nie wolno ujawniać nawet tego, co spowodowało, że już będąc na parterze posiadłości, policjanci idą z bronią gotową do wystrzału na, do dalszych pomieszczeń domu. Wiedzą, że coś tam się złego stało. Najprawdopodobniej moim zdaniem zobaczyli wtedy krew, ale to jest tylko najprawdopodobniej. Policja nie mówi, co spowodowało tą gotowość bojową na tym parterze. Fakt, że już w trzy dni po morderstwie policja zatrzymuje osobę, co do której istnieją pewne podejrzenia, powoduje oczywiście, że w sercach ludzi dobrej woli wstępuje nadzieja, no, ale fakt, że ten ktoś już 2 maja zostaje zwolniony, też nikogo nie szokuje, bo wszyscy mają jakby poczucie, że coś się w tej sprawie dzieje. Dopiero później, kiedy policja nabierze wody w usta, a w związku z tym zaczną pączkować materiały na YouTubie robione już nie przez znajomych, nie przez rodzinę, ale przez właśnie emerytowanych śledczych, szefów policji itd. na podstawie których robię ten materiał. Dowiemy się od jednego z nich, że nie jest normalne, aby zatrzymywać kogoś w areszcie i po kilku dniach go wypuszczać. Może inaczej, ja to chyba źle przetłumaczyłam, że nie jest normą, nie, że nie jest normalne, tylko że nie jest to norma. Zwróciło to uwagę tego śledczego, że policja albo za szybko zadziałała, bo jednak, żeby kogoś zatrzymać nawet w areszcie tymczasowym, trzeba mieć już jakieś konkretne powody, albo miała te powody, natomiast nie miała dowodu. Co według niego jest o tyle możliwe, że Moi Drodzy, policja we wrześniu oznajmia Urbi et Orbi, że, cytuję: Zanim spadnie pierwszy śnieg, podamy do publicznej wiadomości nazwisko sprawcy. Ewidentnie pierwszy śnieg w Detroit to listopad, ponieważ w listopadzie, to znaczy z końcem listopada, z początkiem grudnia, już dziennikarze, internauci i tak biją na alarm, minął listopad, pierwszy śnieg już dawno leży, i co, gdzie jest podejrzany, gdzie jest sprawca? Bo tak się właśnie składa, że od listopada panuje absolutna cisza w eterze. Policja nikogo nie prosi o pomoc. Nie zwraca się z apelem do opinii publicznej i w ogóle nie udziela żadnych informacji poza tą, że, cytuję, mieszkańcy Boston Edison District mogą się czuć, nie mają żadnego powodu do aby czuć się zaniepokojonymi. Tyle sierżant White, szef tamtejszych służb i ta cisza trwa po dziś dzień. A więc, podsumowując, w pierwszym tygodniu zostaje ktoś, zostaje ktoś aresztowany, po tygodniu zostaje zwolniony. We wrześniu mamy informację, że zanim spadnie pierwszy śnieg, będzie nazwisko podejrzanego, czy nawet sprawcy ujawnione. A od listopada następuje dokładnie odwrotność tej obietnicy, to znaczy zero kontaktu z mediami. I zero kontaktu z ludźmi, w tym z sąsiadami. I tu właśnie zaczynają się no, rozkminy. W wydaniu, jak już mówię, profesjonalistów. Głos w jednym z podcastów zabiera niejaki James Craig. Jest to emerytowany szef policji w Detroit. Obecnie jest to sierżant White. Z tego czasu był to Craig. Więc on może się wypowiadać, znaczy może snuć dywagację, tak jak my wszyscy. Urbi et orbi w internecie, i ten zwraca naszą uwagę, że jest to absolutnie nienormalne, aby policja nie robiła rozpoznania w najbliższym otoczeniu ofiary. Według Kreiga, pierwsze 48 godzin jest decydujących dla dalszego rozwoju śledztwa. Ludzie są wtedy w szoku. Co powoduje, że przypominają sobie bardzo wiele rzeczy, w większości kompletnie nie mających związku ze sprawą, ale są też szczegóły, pojawiają się szczegóły, które, są, które mogą się okazać po prostu kluczowe. Pytanie do sąsiadów, ktoś widział, ktoś wie, w tym przypadku w ogóle nie zostaje zadane. Nie ma rozpytania w najbliższym otoczeniu ofiary. Co powoduje sprzężenie zwrotne, w sensie, że ludzie czują, że nie jest ważne to, co oni mają do powiedzenia, a w związku z tym, nawet jeżeli sobie coś przypomną, to boją się dzwonić na policję, ponieważ boją się posądzenia o nadgorliwość, że udzielą jakiejś złej informacji, na przykład. Jednym słowem, to, co, było, to, co mogło się okazać bardzo cenne, z tego, co sobie przypomnieli, oni sami dewaluują. I powstaje przepaść między służbami a społeczeństwem, co jest według Kreiga fatalne, bo powoduje brak zaufania. Dobra, do tematu policji jeszcze wrócimy, również dzięki Kreigowi, który tutaj ma swoją teorię. Natomiast teraz przejdziemy do rzeczy, która zajmuje wszystkich, domyślamy się łącznie z policją. Chcemy wiedzieć, kto zabił doktora z Detroit. A konkretnie, czy była to osoba mu znana, czy obca? Zaczniemy od tego, co nam mówi miejsce zbrodni i ciało, a następnie przejdziemy do otoczenia doktora Hoovera. Jak już wiemy, funkcjonariusze wchodzą do domu doktora i już na parterze przyjmują pozycję bojową. Już tam zauważają, mimo nieskazitelnego porządku i czystości, że coś tu jest nie tak. Posiadłość zostaje przeszukana od dołu do góry, gdzie właśnie na górze, na poddaszu, czyli trzecim, a czy drugim piętrze, zostaje odkryte ciało. Jest ono zawinięte w koc prześcieradło. Na jednej z wystających stóp zauważają czarną skarpetkę. Ciało pozostaje w pozycji płodowej, aczkolwiek twarzą do ziemi. Dwie rzeczy sprawiają, że jest to w pojęciu policji i wszystkich komentujących inscenizacja. Jak już powiedziałam, parter uświadomił policjantom, że coś tu jest mocno nie tak. Najprawdopodobniej była to krew. I kiedy znaleźli ciało na górze, owinięte w koc, łamane przez prześcieradło, zrozumieli, że do mordu doszło na dole. A tkanina, w jaką owinięte zostało ciało, służyła lepszemu przemieszczaniu go po tych wysokich dosyć schodach na drugie piętro, to znaczy na poddasze. Ciało więc pozostające w pozycji płodowej, twarzą do dołu, zostało ułożone. Ono to nie jest spontaniczny upadek po otrzymaniu postrzałów. Ciało zostało ułożone. Doktor Hoover otrzymał dwa postrzały w głowę: jeden z odległości, drugi z bardzo bliska, na co wskazują obrażenia dalsze czaszki. Pierwszy strzał padł lekko nad prawym uchem, drugi centralnie na wierzchołku głowy. Charakter tego drugiego postrzału z bliska w czubek głowy zostaje zinterpretowany jako oddany najprawdopodobniej z rozkroku, w jakim stanął sprawca nad ofiarą i jako tak zwany coup de grâce, czyli akt łaski, co ma zabezpieczyć sprawcę w osiągnięciu celu, że po tym drugim postrzale już się ofiara nie podniesie i jednocześnie zaoszczędzić jej cierpienia. Obie rany spowodowały natychmiastowy wylew krwi do mózgu i śmierć. Tamtego wieczoru ani alarm, ani kamery, zainstalowane w posiadłości Hoovera, nie aktywowały się. Co nam to wszystko mówi? Do głosu dochodzą Bobby Chikione, emerytowany śledczy, James Scott, patomorfolog. I trzeci młody człowiek, którego yy, nazwiska nie zanotowałam, profiler. Bobby Ciccone stwierdza. Ktoś, kto był wtedy w domu z doktorem Hoover'em, znał dom i znał styl życia właściciela. Natura postrzałów mówi, że mamy do czynienia z kimś, kto nie miał broni w ręku po raz pierwszy. To ktoś, kto zna się na rzeczy. Rodzaj broni, Świadczy, że ten ktoś przyszedł z zamiarem zabicia. Oba postrzały oddane zostały od tyłu. Doktor Hoover najprawdopodobniej nie spodziewał się, że zostanie zabity. Joseph Scott powie, że pozycja płodowa twarzą do dołu wskazuje na to, iż sprawca chciał zasugerować intymność aktu seksualnego. To był cytat ze Scott'a. Ale młody profiler twierdzi, że niekoniecznie do takiego aktu mogło dojść, bo tego nie wiemy, tu policja milczy. On interpretuje nagość, przy czym z jedną skarpetką na jednej stopie oddanie strzałów z tyłu, jako bardzo możliwe, iż chęć upokorzenia przez sprawcę ofiary. Pogrywania sobie tutaj sytuacją, w której ewidentnie miał on władzę, przewagę nad doktorem Hooverem, Co z kolei, tutaj wszyscy oni trzej się zgadzają, wskazuje, iż nawet jeżeli morderstwo nosi wszelkie znamiona egzekucji, to niekoniecznie nie mogło być popełnione w afekcie. Mogło jak najbardziej. Z domu co prawda najprawdopodobniej nic nie zginęło ale bardzo możliwe iż broń była środkiem sposobem szantażu być może że sprawcy nie chodziło o żadne dzieła sztuki dobra materialne ale o jakieś dokumenty może o jakieś akty własności może o jakieś dokumenty lekarskie wiadomo nic nie wiemy co prawda, żeby doktor Hoover brał udział w jakichś badaniach, które mogły przynieść jakąś, przynieść mu sławę i pieniądze. Ale nie możemy wykluczyć, że był to ktoś z jego środowiska zawodowego, komu zależało na czymś, co właśnie związane byłoby z fejmem i pieniążkami. A więc znowu cała ta sytuacja Miejsca zbrodni, daje nam informacje, jak to powie Scott, daje nam taki zestaw wody z oliwą. To znaczy mamy informacje, które jednak się nie przenikają. Nie możemy z nich wysnuć wniosków, które by nas popchnęły w którąś ze stron. Osoba znana lub nie. No to teraz nadszedł czas, żeby się przyjrzeć temu otoczeniu. Ostrzegam, będzie to znowu zestaw oliwy z wodą. Jak się okazuje, sąsiedztwo i w ogóle całe Bet nie leży w polu zainteresowań policji. Policja nie rozpytuje, czy ktoś coś widział, czy coś ktoś wie, czy komuś coś nienormalnego rzuciło się w oczy. Okazuje się, że samochód doktora został znaleziony w zupełnie innej części miasta. Nie zaparkował on więc przed swoim domem. I tu Craig snuje taką opowieść. Bardzo możliwe, że właśnie ten szczegół. Samochód doktora znaleziony w innej części miasta może wskazywać na schemat, który on Craig odnotował podczas swojej ponad 30-letniej pracy w policji. I on, jako jedyny, słuchajcie, mówi teraz otwartym tekstem. Co oczywiście nie jest zarzutem, dlatego, że po pierwsze, nie mamy żadnych oficjalnych w tym temacie informacji, a po drugie, temat ten jest tak zideologizowany, że y, czuje się, iż wszyscy tak no, y, bardzo naokoło o tym mówią. Ale posłuchajmy, Krejka. Że egzekucyjny charakter tej zbrodni wcale nie wyklucza zbrodni w afekcie. Znany mu bowiem schemat jest taki. Że kochankowie homoseksualni wybierają się na imprezę do jakiegoś klubu, do jakiejś dyskoteki, i tak dalej, gdzie dochodzi do konfliktu. On nie mówi dokładnie o natleczego, alkoholu, zazdrości czy czegokolwiek innego. W każdym razie ten konflikt kochanek, przyjaciel, albo nawet kochankowie, bo tak też bywa, zamierzają. Jakby załagodzić poprzez przeniesienie się z powrotem do domu, na drinka, na seks. I tam, no właśnie, w intymności swoich czterech ścian, ten konflikt ma zostać załagodzony. Tak to wygląda według propozycji jednej ze stron konfliktu. Następnie rzeczywiście wracają w swoje domowe pielesze, gdzie w trakcie aktu seksualnego, albo nawet po nim. Co ma oczywiście za zadanie zmylić czujność przeciwnika, czyli jakby strony skonfliktowanej, zadają śmierć osobie, która w jakiś sposób się kochankowi naraziła. Bowiem od miłości do nienawiści bardzo krótka droga. Problemem policji, więc, twierdzi Craig, jest nie jej lenistwo, jej opieszałość. Ale bardzo możliwe, że mają już ślady, jakieś przesłanki na to, aby w ogóle wyeliminować przypadkowego sprawcę z ulicy czy skonfliktowanego sąsiada, a wiedzą, że osoba, która zadała śmierć lekarzowi, była nie tylko osobą znaną, ale nawet mu bliską. Problem polega na tym, że o ile bardzo łatwo przeniknąć policji do środowisk, Prostytucji takiej no, na ulicy, albo bardziej wyrafinowanej, gdzieś w hotelach, prostytucji pod tytułem heteroseksualnej, bo prostytutki, zwłaszcza na ulicach, wiedzą, że tylko do pewnego momentu policjanci są ich wrogami, od pewnego są ich sprzymierzeńcami. I policjanci mają tam nie tyle wtyczki, co i nie tyle spenetrowane to środowisko ale dogadują się z prostytutkami, w tym, za przeproszeniem, męskimi i dzięki nim bardzo często uzyskują bezcenne informacje. Craig powiedział wprost, dzięki środowisku prostytutek kilkakrotnie namierzyliśmy sprawcę. Ze środowiskami gejowskimi sprawa wygląda zupełnie inaczej. Są one bowiem bardzo hermetyczne, Między innymi dlatego, no o tego już Krejk tak dosłownie nie mówi, ale domyślamy się, że. Po pierwsze, środowiska gejowskie, w jakich najprawdopodobniej, bo nikt tego powtarzam nie mówi oficjalnie, obracał się prywatnie dr Hoover, to były środowiska, no nie na ulicy, tylko w luksusowych, w ekskluzywnych klubach. A więc mamy do czynienia ze światem ludzi bogatych. Ludzi, którzy niejednokrotnie są biseksualni, a więc mają rodziny, żony, dzieci, a w związku z tym, ludzi, którzy nawet prominentnych polityków, może nawet ludzi z pierwszych stron gazet, może łamane przez chyba, i w związku z tym mają wykształceni oni przez lata taki szósty zmysł doskonale oni wiedzą, kiedy ktoś chce się czegoś o nich dowiedzieć. A kiedy ktoś chce od nich coś wyciągnąć jakąś informację. I Craig mówi wprost, że zapuścić sądę w środowiskach gajowskich jest niezwykle trudno. Że generalnie policja nie ma możliwości penetracji w tamtych środowiskach, a więc jest bardzo mało informacji. I to jest pierwszy problem policji. On by tak to interpretował. Tą ciszę, jaka zapadła od listopada 23 roku, bardzo możliwe, że policja ma podejrzanego, ale nie ma dowodu, nie ma podstaw, żeby go aresztować. Tymczasem bliżsi i dalsi znajomi Królika przekonują nas w tych właśnie króciutkich filmikach, że jest rzeczą absolutnie niemożliwą, aby osoba, która tak skrzywdziła Anioła znała go, bowiem, jak mówi jeden z jego przyjaciół, nikt, kto znał Dewona, nie byłby w stanie zrobić mu czegoś takiego. On był przez wszystkich lubiany, kochany, przez niektórych nawet uwielbiany. Nie będę zarzucała naiwności ludziom, którzy przeżywają szok, ból, a wręcz rozpacz. Natomiast wcale nie musi być tak, że Devon Hoover znał osobę, która zrobiła mu krzywdę. Może było tak, że ta osoba go znała. Przyjrzyjmy się bowiem czemuś bardzo interesującemu. Nawet jeżeli policja się tym nie interesuje, to przecież hipoteza Kraiga też jest tylko hipotezą. Nie ma żadnych dowodów na to, o czym przed chwilą usłyszeliśmy. Więc przyjrzyjmy się może innym stronom. Na przykład stronie, którą znalazłam pod tytułem Najczęściej zadawane pytania o życie w Boston Edison District. Już sam fakt, że powstała taka strona, zwraca naszą uwagę, ale jak sobie przeczytałam te pytania, to stwierdziłam, że to naprawdę no, świadczy o tym, że ta dzielnica jest naprawdę jakby z innej planety, bo tam są zupełnie normalne pytania. O edukację, o to czy macie dzieci, o to gdzie kupujecie jedzenie. Jest to bardzo ciekawe, będziecie mieć tą stronę zalinkowaną, ale pierwszym pytaniem, jakie pada w tych najczęściej zadawanych pytaniach, brzmi, czy macie poczucie bezpieczeństwa w Boston Edison District? I odpowiedź brzmi następująco. Nasza apka Nextdoor prawdopodobnie jest tym powodem, dla którego czujemy się tutaj naprawdę bezpiecznie. Sąsiedzi naprawdę troszczą się o siebie nawzajem. Głównym sposobem, w jaki to robimy, w jaki dbamy o swoje bezpieczeństwo, to aplikacja Nextdoor. Jest to sieć społecznościowa, podobna do Facebooka, poświęcona pomaganiu sąsiadom w komunikowaniu się ze sobą w określonych dzielnicach. Chociaż aplikacja jest poświęcona wszystkim sprawom w sąsiedztwie, wydaje mi się, że największą jej wartość ma samo pilnowanie się, które zapewnia naszej okolicy zasadniczo to, iż nikt, kto się tutaj kręci, jakaś podejrzana osoba, która błąka się bez celu, nie ma szans na to, aby w ciągu kilku minut nie zostać przez nas zauważona, bowiem informujemy o tym na apce i alarmujemy władzę. Aplikacja jest portalem dla wszystkich naszych sąsiadów do komunikowania się w czasie rzeczywistym. Dalej mamy tutaj nasz prywatny patrol ochronny. Kolejnym powodem, dla którego dzielnica Boston Edison jest tak bezpieczna, jest nasz prywatny zespół ochronny. Tak zwany Dusing Security. Patrolują oni okolice w dobrze rozpoznawalnych czerwonych ciężarówkach. I są bezpośrednio powiązani z systemem bezpieczeństwa właściciela domu. Podsumowując, jeśli włączy się nasz alarm, policja zostaje wysłana, a ciężarówka ochrony Dusing Security jest w drodze. Nie ma więc szans, aby ktoś, kto nas atakuje lub chce włamać do naszego domu, nie został bardzo szybko zatrzymany. Ta informacja oczywiście potwierdza nam, że możemy się tam czuć absolutnie bezpieczni. Ale o to idą kolejne dwa pytania, w których znajdziemy rzeczywiście ślad tego, iż no niekoniecznie intruzem może się tam okazać ktoś obcy. Pytanie czwarte brzmi: A sąsiedzi? Kim oni są? Czy istnieje u Was coś takiego, jak poczucie Wspólnoty? I tu dowiadujemy się, że w Bet od roku 1921 nieprzerwanie funkcjonuje Stowarzyszenie Sąsiedzkie. Stowarzyszenie to ma za zadanie dbanie o rozwój kulturowy, o krzewienie kultury w dzielnicy. Co roku na przykład odbywają się festiwale muzyczne. W tym roku jest to artykuł sprzed kilku lat, więc nie wiem, czy sprzed COVID jeszcze najprawdopodobniej. W tym roku mamy rok pod tytułem Muzyka Latynoska. Stowarzyszenie to również odpowiedzialne jest za coroczny home tour. I teraz, moi drodzy, uwaga, bo to jest w kontekście naszej historii uważam naprawdę cenna informacja. Holiday Home Tour. Każdego roku organizuje dwudniową wakacyjną wycieczkę po domach podczas której publiczność może zwiedzić spektakularne historyczne domy w Boston Edison. W zeszłym roku posiadacze biletów mogli nawet wziąć udział w prywatnej imprezie. Wydarzenie wyprzedaje się co roku na Pniu. Targi Home Preservation Fair. Dają mieszkańcom Detroit, posiadającym starsze i zabytkowe domy, wyjątkową okazję do wzięcia udziału w kompleksowych zakupach ze specjalistami od renowacji, łamane przez konserwacji domów. Na zebraniach takich możemy zapoznać się z najnowszymi technologiami, które pozwolą utrzymanie naszych historycznych domów w stanie nie tylko bezpiecznym, ale dzięki nowym technologiom, nawet. Tańszym i nowoczesnym. Domyślacie się więc o co chodzi. Osoba, która zamordowała doktora Hoovera, mogła być mu nieznana, ale ona sama mogła go znać. Jak wiemy od znajomych, przyjaciół i rodziny, doktor Hoover otwierał swój dom na właśnie taką za biletami możliwość zwiedzania jego domu. I tam, oczywiście, nie on osobiście, możliwe, że potem gdzieś tam w parku przy szampanie jak najbardziej witał swoich gości, ale ci byli oprowadzani przez historyka przewodnika, który poinformował gości o tym, że doktor właściwie mieszka na poddaszu. Pierwsza część domu, czyli obszerny parter, i pierwsze piętro składające się z dwóch takich wysokich kondygnacji to część, w której doktor zrealizował swoje marzenie, natomiast on sam mieszka i tam, dlatego, dlatego tam państwo nie wejdziecie, na poddaszu. Tam ma swój gabinet, tam nawet ograniczony wstęp mają członkowie personelu. Widzicie, rozumicie, kupiliście sobie bilet nie wiem w jakiej cenie bo tamtego w tym artykule nie ma. I możecie spokojnie dowiedzieć się, nie tylko zobaczyć dom, ale wiele się dowiedzieć o domu i jego właścicielu. Wiemy, osoba, która transportowała to ciało do części mieszkalnej, wiedziała, że była to część mieszkalna lekarza. Czy była, bez względu na to, czy była z kręgu jego prywatnego, czy mogła zupełnie do tego kręgu nie należeć, no ale tam przetransportowała ciało, ponieważ Policja tak uważa. Celem tego transportu było ukrycie tego, iż coś się stało tak długo, jak można było to ukryć. A jak już się rzekło, to, że tam mieszkał, to, że na Podlaszu mieszkała ofiara, i to, że ograniczony wstęp miał tam nawet personel, mogła wiedzieć osoba niekoniecznie z jego kręgu prywatnego. To by się kłóciło z kolei z, moją, z moim przypuszczeniem, że, że to, co zwróciło uwagę policjantów na parterze, to była krew. No bo sprawca musiał wiedzieć, że personel y, zawita do domu na drugi dzień i ta krew z całą pewnością zwróciłaby jego uwagę. No więc przyznali się bez bicia, że to przeczy mojej tezie o krwi. Ale tak, według policji celem przetransportowania ofiary było ukrycie na tyle, na ile się dało długo, mordu. Jednakże tu mamy element, który moim zdaniem wyklucza możliwość, aby osoba dana znała, a przynajmniej dobrze znała doktora Hoover. Słuchajcie, nigdy nie byłam w Stanach, nie mam tam żadnej rodziny. Słyszałam tylko, że to, co my na przykład w Polsce rozumiemy przez przyjaźń, to nie do końca tym jest w Stanach. No więc ja, więc założywszy to, dla mnie jako Polki dziwne jest, że, znaczy zakładam, że osoba, która by była z nim zaprzyjaźniona, musiała wiedzieć, że jednak ten mord szybko wyjdzie na jaw. Ponieważ, jako osoba bliska lekarzowi, musiała wiedzieć, że ma on umierającą matkę i że wybiera się jeszcze tego wieczoru albo tej nocy do Indiany na zlot, że tak powiem, rodzinny. Czy w takim wypadku fakt przełożenia ciała na poddasze miał w zamiarze ukrycie mordu? Taka osoba przecież musiała wiedzieć że nie pojawiający się lekarz na imprezie rodzinnej zwróci uwagę i rodzina zacznie działać w celu jak najszybszego skontaktowania się z nim albo z policją. No to taka kolejna wątpliwość co do tego, że była to osoba z prywatnego jakaś bardzo bliska powiedzmy no, kochanek doktora Hoovera. Devon Hoover Mieszkał w tym ogromnym domu zupełnie sam. A przez to mam na myśli konkretnie, już w kontekście naszej historii, że na noc zostawał tam sam. Jego personel pracował tam no jakby na godziny. To znaczy, nie było w tej posiadłości miejsca przewidzianego na jakąś tam kanciapę za przeproszeniem dla dozorcy i tak dalej. To jest dzisiaj niepotrzebne w dobie kamer i alarmów. A w związku z tym personel po południem najpóźniej się za przeproszeniem zmywał. Aczkolwiek w lecie podczas upałów, no to, to był kwiecień, to upałów nie było, niemniej ogrodnik odczekiwał na zleżenie upału i dopiero wieczorem zraszał tam park. Więc zdarzało się, że mogli zostawać do wieczora. Na przykład ogrodnik, ale na noc doktor Hoover był w tym domu sam. I jak podkreśla rodzina i jego przyjaciele, nie, nigdy się tego nie obawiał. Nie bał się tam mieszkać sam. No i teraz moi drodzy, nadszedł czas, aby na koniec zacząć od początku, czyli od personelu, właśnie. Mieliśmy tezę o ewentualnych znajomościach z klubów, może wręcz kochankach. Mieliśmy tezę o jakimś turyście, któremu spodobał się dom i postanowił z tego skorzystać. A co z personelem? Bo jeżeli sobie tutaj zrobimy jeszcze raz przegląd tego, co stało się dosłownie w pierwszym tygodniu po śmierci doktora, no to może mamy prawo przypuszczać znowu, że to ktoś z personelu zwrócił uwagę policji. No bo zauważmy, w dwa czy trzy dni po morderstwie policja aresztowała kogoś. Kogo mogli aresztować tak szybko? No przecież to nie są durniej, a my też w True Crime wiemy, że policja zawsze zaczyna od miejsca zbrodni, od najbliższego otoczenia, od domowników w tym przypadku. Tam nie było domowników oprócz właściciela. Był personel. Nie wiem jak liczny był ten jego sztab ogarniający mu jego domostwo, ale na pewno była tam ekipa sprzątająca ekipa, nie pani sprzątająca. To byłoby za mało, zaraz zobaczycie zdjęcia i zrozumiecie dlaczego. Był ogrodnik lub nawet dwóch. Była kucharka. To na pewno. Nie wiem, jaki gender tam panował, no ale zakładamy, domyślamy się, że na pewno było to towarzystwo mieszane. Powtarzam, policja obstaje przy tym, że sprawcą była osoba płci męskiej. A być może, że cały ten sztab miał jeszcze nad sobą jakiegoś, no nie to brzmi fatalnie ale, że bardzo możliwe, że w tym wszystkim był jeszcze intendent osoba koordynująca, że tak powiem, sprawne działanie tej maszyny. Fakt, że policja już w trzecim, bodajże czy czwartym dniu aresztowała podejrzanego, którego potem zwolniła, według mnie pozwala przypuszczać, że bardzo możliwe iż to był ktoś z personelu, bo bardzo szybko ten ktoś został zatrzymany. Zwróćmy jeszcze uwagę na fakt który sprawia, że wielu oskarża policję o nieudolność, indolencję, brak profesjonalizmu, a tym faktem jest, jak się zapewne domyślacie, fakt włamania do mieszkania nieżyjącego już lekarza dosłownie w nocy przed jego pogrzebem. Może to wcale nie był żaden przypadek, może to nie była żadna indolencja, tylko policja specjalnie nie, nie do końca zabezpieczyła dom, aby pozwolić komuś na popełnienie błędu. Nie ma dalszej części tej historii. Jest tylko powiedziane, że policja nie wie, kto to jest. Ale uważam, że niekoniecznie musi to świadczyć o tym, że policja się nie popisała. Słuchajcie, ja w ogóle uważam, że ta policja nie jest nieudolna. W moim odczuciu, powtarzam, my wszyscy możemy tylko mówić w moim odczuciu, niezależnie co napiszecie, Nikt z nas nie może powiedzieć, że ja to wiem, ale w moim odczuciu policja od początku działa tutaj bardzo konkretnie i jej zapewnienia o tym we wrześniu, że ujawnią nazwisko, że przedstawią nam podejrzanego, przepraszam, nigdy nie było mówione, mówione o sprawcy, o podejrzanym. Po czym w listopadzie nabiera wody w usta i jest Kompletna cisza na morzu w tej sprawie. W moim odczuciu policja jest na tropie, ale znowu albo czeka, ale nie ma dowodów, nie ma nawet powodów, żeby aresztować, lub wie, że to ten ktoś aresztowany już w kwietniu, po śmierci doktora, jest najprawdopodobniej z pracą, nie ma jednak żadnych dowodów i czeka na błąd tegoż sprawcy. Takie jest moje zdanie. No i teraz, tak jak Wam obiecałam, dlaczego zrobiłam materiał o tej sprawie? Dlatego, że zazwyczaj przygotowuję w ogóle historie, które jakoś mnie kręcą, za, przepraszam za to wyrażenie w kontekście no, historii tragicznych, jakie przedstawiamy. Ale jest coś takiego rzeczywiście, że wręcz czuję mrowienie i czuję, że ja muszę tą historię opowiedzieć. I naprawdę czekałam właśnie od września, odkąd poznałam tą historię, żeby ją opowiedzieć i żeby ją Wam opowiedzieć właśnie no, z zakończeniem, czyli kto zacz. Natomiast słuchajcie, tak jak powiedział Craig, jest to albo seryjny morderca, który zostawi swój podpis przy kolejnym niestety morderstwie, podpis to znaczy prawie, że nagie ciało z jakąś tam częścią garderoby na nim, bo on tak interpretuje tą skarpetkę. A ja, słuchajcie, uważam, że bardzo możliwe iż nigdy się nie dowiemy, lub dowiemy się piąte przez dziesiąte. To znaczy, że nie obejrzę w tej sprawie procesu, co tak bardzo lubię, bo na przykład każdy z was, kto zna przypadek Marsy Moseley, Wie, ile lat zabrało, żeby w ogóle postawić zarzuty osobie podejrzanej o to morderstwo, a która to osoba pochodziła z najbardziej znanej amerykańskiej rodziny, czyli rodziny Kennedych i w której sprawstwo do dziś wielu nie wierzy. Mamy tutaj podobną sytuację. Mamy co prawda człowieka, który, że tak powiem, od półcybuta do milionera doszedł, to znaczy, pochodzi z ubogiej, skromnej rodziny menonitów, a został multimilionerem. I jeżeli rzeczywiście byłoby tak, że zbrodnia nastąpiła na skutek spięcia na linii homoseksualnej, tak to powiedzmy, i jeżeli na przykład ten homoseksualista był ukrytym homoseksualistą, albo jest jakimś prominentnym wręcz politykiem, to bardzo możliwe, że tak jak powiedziałam, będzie się tutaj działało bardzo dyskretnie. No Myślę, że dowiemy się, że to ta osoba popełniła zbrodnię, ale o ile oczywiście znajdzie się dowód, ale nawet jeżeli się on znajdzie i nawet jeżeli ta osoba zostanie postawiona w stan oskarżenia, to bardzo prawdopodobne, że ten proces, w przeciwieństwie do wielu innych w Stanach Zjednoczonych, nie zostanie upubliczniony. Natomiast, oczywiście, mam nadzieję, że kiedyś zrobię dalszą część tego materiału i że dowiemy się więcej już naprawdę konkretnych rzeczy. Bardzo smutne w tej historii jest to, że tutaj się nic nie zgadza. Że człowiek, który był ogólnie wręcz kochany, zostaje zamordowany. W swojej twierdzy, że się tak wyrażę, w domu, który był spełnieniem jego marzeń, a który okazał się finalnie miejscem jego straszliwej śmierci. I być może, tak jak to sugeruje ten profiler wspomniany już przeze mnie, zanim nastąpiła śmierć, został bardzo możliwe, że bardzo upokorzony, możliwe, że zgwałcony, człowiek, który z takim szacunkiem odnosił się do innych. To jest rzeczywiście bardzo smutne. Przy czym musimy jeszcze wziąć pod uwagę to, iż doktor Hoover nie miał najbliższej rodziny, nie ma więc kto o niego zawalczyć. Nie ma dzieci, nie ma żony. Jego siostry, po pierwsze, no, pewnie jako osoby, wiemy, że nie są tak bogate jak on w ogóle. No, to są ludzie, którzy wiodą. Tryb życia z własnych rąk jako menonici, więc generalnie oni żyją skromnie, raczej nie będą mieli środków, żeby tą sprawę jakoś popychać do przodu. One oczywiście, jako osoby głęboko wierzące, żyjące swoją wiarą, ma, mają na to wszystko jeszcze inne spojrzenie, co oczywiście nie, nie powoduje, że są znieczulone, że nie cierpią, ale rozumiecie, jeżeli społeczność, jeżeli media społecznościowe zamilkną, i nawet jeżeli policja odkryje sprawcę, to cała sprawa może zostać mniej lub bardziej zamieciona pod dywan, jeżeli okaże się, że mordercą doktora jest ktoś z wyższej półki, że się tak wyrażę. Moi drodzy, życzę Wam dalszego, mam nadzieję, jak najbardziej miłego, pomyślnego weekendu majówkowego. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia! thank you